Codzienny podcast ze Słowem Bożym. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić i nie ustawać. W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi. W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą: obroń mnie przed moim przeciwnikiem. Przez pewien czas nie chciał, lecz potem rzekł do siebie: chociaż Boga się nie boję, ani z ludźmi się nie liczę, to jednak ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie przychodziła bez końca i nie zadręczała mnie. I Pan dodał: słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia mówi. A Bóg czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. By zrozumieć dzisiejszy urywek Ewangelii, musimy dość ulokować to w czasie, w którym był pisany. Dlaczego był pisany? Bo wspólnota Łukasza znajduje się w czasie prześladowań. Wyobraźcie sobie, że wybieracie i za Jezusem Chrystusem. Chrystusa słowa to są, że Ojciec zawsze czuwa, i też wśród chrześcijan była taka myśl w pierwszych wiekach, że zaraz Pan nie zwleka, Pan przyjdzie. Ale wyobraźcie sobie tak, wszyscy czekali i powtarzali: Maranata, przyjdź Panie Jezu, ale przychodziły prześladowania, zabijali jedno pokolenie, zabijano drugie pokolenie, a Pan nie nadchodzi. I wspólnoty zaczęły powątpiewywać, czy rzeczywiście te słowa Jezusa są prawdziwe. Gdzie jest ten Ojciec, który się troszczy o swoje dzieci? I tu właśnie Ewangelista Łukasz przypomina te słowa Jezusa i pisze: Jezus właśnie chce powiedzieć też i nam, chrześcijanom, którzy może często, nie wiem, nie widzimy tego Boga, albo wołamy i nam się wydaje, że On nie przychodzi, że On nas zostawia. Jezus mówi: zobacz, taki był sędzia zły, który z nikim się nie liczył, ani z Bogiem. Ale wdowa prosiła i naprzykrzała się, to usłyszał. Czyż ojciec nie weźmie was w obronę? Przecież Ojciec nie jest sędzia zły. Jezus zaczął, Ewangelista pisze, wprowadza nas, że powinni się modlić i nigdy nie ustawać. Otóż, kochani, modlitwa nie jest w tym sensie, by prosić Pana Boga, by pomógł nam, bo Bóg nam pomaga. Zobaczcie, ile razy Jezus mówi, że Ojciec troszczy się o was i On już wie, co wam jest, czego potrzebujecie, zanim to poprosicie, zanim to powiecie. Ojciec jakby przeduprzedza nas w naszych prośbach, w naszych pragnieniach. On idzie naprzeciwko. Jeszcze zanim nie zdążymy pomyśleć, to On już zna nasze potrzeby i nas wysłuchuje. Więc modlitwa, każda modlitwa, którą się modlimy, ona służy do tego, by właśnie zaufać Ojcu. Zaufanie. Otóż często nam, chrześcijanom, się wydaje, że modlitwa to jest proszenie, prawda? Proszenie, nie wiem, wypraszanie jakiejś łaski. Tak naprawdę każda modlitwa chrześcijańska, zauważcie, nawet kiedy prosimy, ona uczy nas zaufania. Nie dojdamy u Pana Boga, bo jak ktoś nie prosi, to Pan Bóg wtedy nie da. I nie. Modlitwa odkrywa nas na wiarę w to, że On jest. To, że On czuwa. To, że On się opiekuje, nawet jeżeli wydaje się, że wszystko jest stracone. Zobaczcie, Jezus, który wisi na krzyżu, Jezus, który umiera, wydaje się, że Jego misja jest stracona. Tak naprawdę tam króluje życie i po trzech dniach zmartwychwstaje. I to jest Jezusowe pytanie: czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Nie chodzi o to, czy będą ludzie, którzy będą wierzyli w Boga i wyznawać Pana Boga, ale czy będą ludzie, którzy będą ufać Ojcu? Czy znajdzie takich ludzi, którzy rzeczywiście polecili się całkowicie, zaufali swojemu Ojcu, bo wierzą,
że on się nimi opiekuje. A zgódźcie się, że wśród nas nawet, prawda, nawet po sobie patrzę. Z jednej strony zdaje się, że wierzymy. No wierzę, że Bóg jest i wiem, że mnie kocha. Ale jak w trudnych sytuacjach trzeba rzeczywiście Mu zaufać i uwierzyć w to, że On jest tatą kochanym, który nigdy nie opuszcza. Wtedy mamy trudności. I wtedy jest nieraz trudno powiedzieć, wierzę właśnie w taki sposób. Panie, przymnóż nam wiarę w Tatę, który nigdy nie opuszcza. Daj nam wiarę, przynajmniej odrobinę tej wiary Twojej, abyśmy nawet w najtrudniejszej sytuacji, byśmy ufali, że On jest i czuwa, i że to On działa, i On zwycięży. Życzę Wam dobrej soboty, niech Pan Bóg Was błogosławi.